Witajcie, Boże Wojownicy! Mam nadzieję, że jesteście gotowi, żeby chwycić za swój miecz, którym jest Boże Słowo, i wyruszyć, żeby toczyć bitwę dla naszego Pana. Zapraszam Was na następny odcinek Przebudzenia 5 rano. Dzisiaj będę mówiła o jednym z moich ulubionych tematów, a mianowicie odwaga. Wiara łączy się nieodzownie z odwagą. Bóg daje nam wiarę, czyli wewnętrzne przekonanie, które skutkuje tym, że ośmielamy się żyć w sposób godny Boga. Zaczynamy żyć tak, jak żył Jezus Chrystus. I nie byłoby to możliwe, gdyby nie Jego obecność w naszym życiu. Ponieważ tak wiele rzeczy nas zniechęca, być może zostaliśmy tak wychowani, nasze myślenie zostało tak ukształtowane, że powinniśmy się wstydzić, że przecież widzimy te wszystkie nasze wady, widzimy nasze ograniczenia, jesteśmy słabi, więc z czym do ludzi, tak? Lepiej się wycofaj, nie podejmuj żadnego działania, bo i tak ci się nie uda. Jednak kiedy doświadczamy Bożej obecności w naszym życiu, na początku zaczynamy wierzyć w Jezusa Chrystusa, który był, ale tego Chrystusa, który również może być obecny we mnie. I kiedy przez Ducha Świętego przyjmujemy to, to On zaczyna mieszkać w nas. Duch Święty zaczyna w nas mieszkać i zaczyna zmieniać nasze myślenie, zaczyna nam pokazywać, że pewne rzeczy są możliwe dzięki Niemu, razem z Nim. I rodzi się w nas odwaga, żeby podejmować różne wyzwania. Przestajemy już patrzeć na siebie, czego nam brakuje, ale jesteśmy wpatrzeni w Tego, u którego nie brakuje niczego. I dlatego rośnie w nas odwaga. I dzisiaj o takiej odwadze będziemy mówić, w szczególności w aspekcie tego, co się dzieje na świecie, tych różnych lęków, strachów, wielkich sił, które na nas oddziaływują, gdzie wydaje się, że za chwileczkę znowu się coś okaże, wybuchnie następna epidemia, albo przyjdzie głód, albo załamie się gospodarka, nie będziemy mieli co jeść, albo wprowadzą jakieś szczepionki, które będą chipami, będziemy wtedy, wiecie, pociągani za sznureczki przez diabła. Są różne niepokoje, które teraz toczą się w sercach ludzi, również ludzi wierzących. I dlatego musimy mieć na to odtrutkę, dlatego potrzebujemy mieć miecz ducha, którym te wszystkie ciosy będziemy odpierać. Te ciosy, które diabeł próbuje w naszym kierunku wysyłać. Otworzymy sobie list do Rzymian, ósmy rozdział listu do Rzymian. To jest naprawdę dobre miejsce, żeby toczyć duchowe bitwy. Tam jest taka prawda. Całe Pismo Święte jest prawdą, ale tam jest taka esencja prawdy. Tam są zadawane ciosy prosto w serce diabła. Po prostu jest rozbrajany przeciwnik totalnie. W 15 wersecie czytamy: gdyż nie otrzymaliście ducha niewoli, aby znowu się bać, ale otrzymaliście ducha usynowienia, przez którego wołamy Abba Ojcze. Werset jest bardzo znany. Nie zdziwiłabym się, gdybym już na ten temat mówiła, ale jestem też w 100% pewna, że będę mówiła o trochę innych rzeczach niż ostatnio. Ponieważ Duch Święty w danej sytuacji, w danym momencie naświetla nam Słowo, tak żebyśmy mogli odebrać Jego przesłanie, Jego pocieszenie właśnie teraz, właśnie dzisiaj. Duch Święty chce, żebyśmy dzisiaj odebrali Jego namaszczenie, Jego pocieszenie. I to, co żeśmy słyszeli rok temu, może już nie mieć zastosowania, ale Jego świeże Słowo ma moc, żeby nas podnieść. Tą moc dzisiaj będziemy odczuwać. Czytamy o tym, że już nie musimy się bać, że nawet nie powinniśmy się już bać. Nie powinniśmy znowu się bać. Apostoł Paweł tutaj odwołuje się do tego stanu, kiedy żyliśmy bez Boga i wtedy baliśmy się. Kiedy żyliśmy bez Boga, nie doświadczaliśmy usynowienia, nie doświadczaliśmy tego, że jesteśmy synami Bożymi. Byliśmy niewolnikami grzechu, byliśmy niewolnikami diabła. Żyliśmy dla siebie, dla swoich różnych pożądań i przez to baliśmy się. Baliśmy się, że stracimy to, co mamy. Baliśmy się o przyszłość, co się stanie z nami po śmierci. Baliśmy się o życie, zdrowie naszych bliskich, ponieważ byliśmy zupełnie bezradni. Ale teraz, kiedy już doświadczyliśmy Boga, kiedy doświadczyliśmy nowonarodzenia, już nie musimy się bać. Nie musimy znowu się bać. Dlatego, że zostaliśmy napełnieni duchem i przez to usynowieni. Już jesteśmy synami i niewolnikami.
Już nie jesteśmy w niewoli tak jak kiedyś, tylko zostaliśmy wyzwoleni. I to powoduje radość i odwagę. To sprawia, że nasze lęki są usuwane na bok, że nie musimy się zastanawiać, jaka będzie następna zasadzka diabła nad naszym życiem, ponieważ żeśmy tak często już doświadczali wyzwolenia, zwycięstwa w tych bitwach, że wiemy, że to jest po prostu kolejna bitwa, w której zwyciężymy. Jest to następny moment, kiedy doświadczymy przełomy i zobaczymy chwałę naszego Boga. I co więcej, możemy wołać do Boga: Abba, Ojcze, Tatusiu, Ojcze, ponieważ ta relacja intymna, która jest między nami a Nim, powoduje odwagę, powoduje pewność zwycięstwa, powoduje, że te wszystkie lęki są usuwane, ponieważ wiemy, że to jest tylko zasłona dymna, że to są tylko jakieś fajerwerki, jakieś wrażenie, które diabeł próbuje zrobić. A wiemy, co jest prawdą, wiemy, kto jest prawdą. Wiemy, że Chrystus jest rzeczywistością. I my, mając relację z tym Chrystusem, możemy tak jak On wołać: Tatusiu. Dlatego ja często modlę się: Tato, Tatusiu. Jest to taka forma, która przypomina mi, że jestem blisko, że mogę to zrobić, że mam takie prawo, żeby to zrobić. Tutaj czytamy w tym wersecie, że my mamy prawo tak nazywać Ojca, ponieważ On pierwszy wyciągnął do nas rękę i On uznał nas za synów i córki. I dlatego teraz my możemy mówić do Niego: Tatusiu. W taki sam sposób modlił się Jezus i uczył nas modlić się. Strach i lęki należą do królestwa ciemności. One nie mają nic wspólnego z myśleniem o przyszłości, o pewnym planowaniu. Możemy planować przyszłość, możemy rozmyślać o pewnych strategiach, które Bóg nam daje odnośnie naszego życia, ale bez cienia strachu, bez lęku, bez martwienia się, co to będzie. Możemy mieć relację z Bogiem, która usuwa wszelkie wątpliwości. I nawet jeżeli się wydarzy coś złego w przyszłości, to wiemy, że Bóg będzie z nami i On nas przez to przeprowadzi. I już teraz doświadczamy tego zwycięstwa w relacji. Mając tą relację, możemy pójść w najciemniejsze miejsca i wyjdziemy z tego bez uszczerbku. Możemy nawet zginąć, ale nasze życie będzie zachowane w wieczności. To jest, kochani, dobra nowina. Lubię mówić o dobrej nowinie samego rana. Dobrze sobie przypominać o tym, że nie muszę być pod wpływem tych różnych sił, które teraz przetaczają się przez świat, które próbują zagarnąć mnie jak taka fala, która spycha nas w kierunku zwątpienia, wątpliwości, tego, jak ten świat będzie wyglądał, co się stanie ze mną, co się stanie z moją rodziną. Nie musimy dać się zgarnąć przez tą falę. Możemy wołać: Abba, Tatusiu. Możemy wołać: Abba, Tatusiu. Jestem Twoja, jestem Twój. Nic nie odłączy mnie od Ciebie. Moja przyszłość jest zapewniona. Nie ulegam lękowi ani strachowi, ponieważ zostałam wyzwolona i jestem już synem i córką, nie jestem już niewolnikiem. I nikt nie jest w stanie mnie zmusić, żebym myślała w pewien sposób, żebym czuła w pewien sposób, ponieważ moje myśli, moje uczucia, czyli moja dusza jest poddana Twojemu duchowi, Twojemu prowadzeniu. Abba, Tatusiu, modlimy się dzisiaj do Ciebie, jak Twoje dzieciaki, które może przez życie zostały trochę poturbowane. Doświadczyliśmy wiele zła, wiele bólu, ale możemy przybiec do Ciebie teraz i możemy rozmawiać z Tobą, możemy mieć z Tobą relacje. Możemy poczuć Twoją miłość, Twoją bliskość, Twoją obecność. Możemy zregenerować się, tak jak to jest zwykle w domu, kiedy przychodzi się do domu i można zrzucić wszystkie ciężkie rzeczy, które dźwigaliśmy. Możemy odłożyć to w kąt, możemy zmienić ubranie. Możemy poczuć zapach domu, obiadu, który się gotuje, który za chwileczkę będziemy jeść z rodziną. Boże, my przy Tobie czujemy się kompletni, czujemy się bezpieczni. Przy Tobie jest nam dobrze. W Tobie mamy dom. Od wszelkich niepokojów, od tych nacisków, które czujemy, wychodząc z strony innych ludzi, czy atmosfery, w której żyjemy wokół. Możemy być wolni od tego, możemy być już przeniesieni do Twojego Królestwa i żyjemy w Nim. Dziękujemy Ci za to, że to jest rzeczywistość, która teraz jest. Dziękujemy Ci za Twoje słowa, które nas naprowadzają, co jest prawdziwe.
A prawdziwa jest relacja z Tobą. Prawdziwe jest to, że Ty jesteś ojcem, że Ty jesteś tatusiem, a my jesteśmy Twoimi dziećmi. I nic nam nie grozi, kiedy Ty jesteś w naszym życiu. I przeciwnik nic nie może nam zrobić, ponieważ Ty jesteś tym, który trzyma nas w swoim ręku. Nikt nas nie wydrze z Twojej ręki i zawsze z Tobą będziemy. Tobie niech będzie chwała za to wszystko. Cieszymy się tym. Cieszymy się Twoją obecnością. Cieszymy się tym, że jesteś. Że jesteś blisko. Że jesteś tym, który nieustannie do nas mówi i podnosi nas. Chwała Tobie. Amen. Kochani, idziemy zwyciężać. Z takim słowem nie można się smucić. Nie można się bać. Ponieważ jesteśmy napełnieni zupełnie innym duchem. Duchem pełnym wiary, odwagi i zwycięstwa. Tak więc, kochani, do boju. Do boju. Do zobaczenia jutro rano z Panem Bogiem. Uściski. Pa, pa.